się Ireneusz Józekowski, jestem rolnikiem, hodowcą bydła mlecznego z gminy Wizna. Jak widać, przyjechaliśmy tutaj zaprotestować przeciwko ustawie Piątka dla Zwierząt Kaczyńskiego. Jest to ustawa, którą pisał tak naprawdę nie wiadomo kto. No jak wiadomo, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest bezdzietna. Dlatego nikt nie chce się nam do tego przyznać. Każdy ręce umywa, większość rządu zmyka na kwarantannę, nie chce z nami rozmawiać. Dlatego przyjechaliśmy tutaj, żeby zaprezentować swoje niezadowolenie i czekamy na spotkanie z rządem. My jako Izby Rolnicze, bo jestem jej delegatem. Jarosław Kaczyński, to on w zasadzie jest organizatorem tego protestu. On nas tutaj zaprosił, nic więcej. W myśl tej ustawy, mówię to panu Kaczyńskiemu, że ja jako pierwszy mogę oskarżyć go o to, że zapas kota i obrońcy praw zwierząt przyjdą do niego w myśl tej ustawy, którą wprowadza. Odbiorą mu tego kota dlatego, że jest zapasiony, mało tego, zniknie mu z oczu, nie będzie wiedział gdzie jest, będzie musiał jeszcze płacić na jego utrzymanie w myśl ustawy, którą wprowadza. Posłowie, którzy nam obiecali, że będą z nami, że będą starać się o dobro polskiej wsi, po prostu nas zdradzili. Przykładem najlepszym jest poseł Gwiazdowski, z którym ja osobiście rozmawiałem wiele razy i wypomniałem mu dyscyplinę partyjną. W 2014 roku, jak to Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło nam zakaz uboju rytualnego i była przy tym dyscyplina partyjna. Mieliśmy obietnicę, że to się nigdy nie powtórzy. Takie były obietnice. Dlatego nie dziwi mnie to, co zrobili koledzy rolniczy. Zawieźli mi tutaj takie dary, prezenty od nas. To, co może nam tylko zostać po tej hodowli. To właśnie miał pod płotem, pod swoją posesją pan Gwiazdowski. I to, że mówi w tej chwili, że to nie fair, bo zawieźliśmy do domu może, a nie do biura poselskiego, to powiem w ten sposób. Produkcja zwierząt, hodowla zwierząt, to też jest nie tylko nasza sprawa jako rolników, ale też naszych domostw i naszych rodzin. Dlatego jest to pod domem, a nie pod biurem poselskim. To, co teraz się zaczyna dziać, to jest tylko spowodnienie ruchu, ale chciałbym, żeby mieszkańcy miast, ci, którzy tak bardzo mocno hejtują w tej chwili nas, że nie mamy, że wypalamy paliwo, że przeszkadzamy, chciałbym powiedzieć, że to jest w interesie nas wszystkich. Proszę sobie wyobrazić, że jeśli chodzi tylko o norki, bo to jest taki flagowy, sztandarowy, już nie pomijając resztę w tej chwili, jest przynajmniej 8 fabryk, które produkują paszy dla tych zwierząt. Zbierają pozostałości z ubojni i przerabiają to na pasze dla norek. Dają pracę tysiącom ludzi. Jeśli to się zlikwiduje, pracę stracą tysiące ludzi, to zasili rynek bezrobotnych. A nam obiecuje się, że za coś, że za dobrze funkcjonującą produkcję, za to, że w tej chwili produkujemy tak świetnie, chcą nam, żebyśmy nie produkowali, a brali zasiłki. To przecież jest kosztem każdego podatnika, pana też. Pamiętam jeszcze za czasów Leppera, jak były blokady na drogach, wtedy to był przełom po 89 roku. Byłem wtedy młodym człowiekiem i tak naprawdę nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, czy będę prowadził gospodarstwo, czy nie. Wyglądało tak, ale jeszcze nie było takich złych nastrojów, jak są w tej chwili. Powiem szczerze, ojciec ma 83 lata i też nie pamięta. Też nie pamięta, żeby było coś takiego od wojny. To jest tak antyrolniczej, a w zasadzie antygospodarczej polityki nie było od wielu, wielu lat. Rozmawialiśmy z ministrem Ardanowskim, można powiedzieć twarzą w twarz, oko w oko, dlatego że jako Izby Rolnicze spotykaliśmy się niejednokrotnie i szczerze mówiąc to, co obiecywał, może nie obiecywał, to, co mówił, polityka rządu, jaka płynęła z ust ministra rolnictwa Ardanowskiego, była dla nas zadowalająca, wręcz można powiedzieć pocieszająca. Oczywiście z wieloma rzeczami można było się nie zgodzić, ale nawet jego nie spytano o zdanie. To co mowa, o czym my mówimy, gdzie tam izby rolnicze? Dlaczego na komisję rolnictwa przed wprowadzeniem tej ustawy nie zostali wpuszczeni rolnicy, tylko obrońcy praw zwierząt? A zresztą
jak można mówić o jakiejś tam ochronie praw zwierząt, skoro ubój rytualny nie będzie się odbywał u nas, nie damy pracy swoim zakładom, swoim pracownikom, tylko nasze zwierzęta zostaną wywiezione do Niemiec, do Czech, tam zostaną ubite. My nie potrafimy zmienić gustów kulinarnych krajów arabskich, ani też żydowskich. To będzie, oni po prostu to kupią, z tym, że zarobią Niemcy, a nie my. Po prostu wyrzucić tą ustawę do kosza. Bardzo proste. Na koniec chciałbym dodać słowa takiego wielkiego Polaka, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, że tyle jest Polski, ile jest ziemi pod pługiem polskiego rolnika. Pamiętajcie o tym, mieszkańcy miast, mieszkańcy wsi, ci, którzy są przeciwko naszym protestom, dołączcie się do nas.